Tumble Guys. Gra, która była na ustach każdego w czasie wakacji 2022 roku. To się z nią stało, że już nikt o niej nie mówi. Ja jestem Fiflek i zapraszam Was do przeanalizowania, jak upadła ta gra. Ale czym tak właściwie jest Tumble Guys? Tumble Guys to gra w stylu Battle Royale, gdzie celem gracza jest dojście do mety i pokonanie 32 graczy. Właśnie ta prostota i brak skomplikowanych mechanik pozwolił tej grze osiągnąć taki sukces. Ale zacznijmy od samych początków. Na Google Play Tumble Guys pojawiło się 24 września 2020 roku, a w 2021 na Steamie. Dodatkowo gra nie cieszyła się zbyt dużym zainteresowaniem. Według Google Trends zainteresowanie tą grą zaczęło wzrastać na początku maja, a skończyło się mniej więcej pod koniec wakacji. A dokładniejszy opis skoku popularności Tumble Guys znajdziecie na filmie, który wyświetlę Wam teraz na ekranie. Linka znajdziecie w opisie. Po zakończeniu wakacji w 2022 roku graczom znudziła się mozolność i brak dodawania nowych trybów w grze. Kolejnym powodem, dlaczego gracze przestali grać w tą grę, było m.in. to, że była bardzo słaba optymalizacja oraz że przy mikropłatnościach występowały różne błędy. Mimo tego, że twórcom udało się naprawić wszystkie błędy wytykane przez graczy i dodać dużo nowych, ciekawych map, eventów, to gra już nie cieszyła się tak dużym zainteresowaniem. Inna ilość graczy, jaka gra w tą grę po skończeniu popularności, jest to prawie 7 tysięcy i jest to stały wynik. Dzięki za obejrzenie tej historii, mam nadzieję, że Wam się spodobała. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie na ten temat i czy chcecie więcej tego typu filmów, a jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu o czym. Ja jeszcze nie przeszkadzam, cześć!